Nasz plan wejścia na Nangę jest dość rewolucyjny, dlatego że normalnie taka wyprawa zimowa trwa 3 miesiące. W bazie pod Gaszebrumem I spędziłem 60 dni, w bazie pod Brodnikiem było to dni 55. Natomiast w bazie pod Nanga Parbat chciałbym spędzić maksimum 2 tygodnie. I oczywiście ci, którzy się znają na himalaizmie, mogą się popukać w tym momencie w czoło i powiedzieć, że przecież to jest niemożliwe. Natomiast mi plan takiego szybkiego wejścia zimą na ośmiotysięcznik chodził od wielu lat po głowie i no, w tym roku przyszedł czas, żeby ten plan zrealizować. Moim zdaniem jest to realne, jestem bardzo podekscytowany taką możliwością. No i oczywiście, żeby wejść tak szybko na szczyt, trzeba najpierw zdobyć aklimatyzację i tym takim tajnym elementem naszego planu jest zdobywanie aklimatyzacji w Ameryce Południowej, bo o ile wiadomo, że w Azji wszędzie panuje zima i trudno jest się zaklimatyzować, w otoczeniu Nanga Parbat nie ma łatwych gór wznoszących się na wysokość 7000 metrów. Natomiast na półkuli południowej w tym czasie panuje lato. W Argentynie, na granicy Argentyny i Chile jest sporo gór o wysokości znacznie przekraczającej 6000 metrów. Między innymi druga co do wysokości góra na zachodniej półkuli, czyli Ojos de Salado, gdzie w stosunkowo łatwy sposób można się dostać jeepami tak naprawdę na wysokość 5000 metrów. A stamtąd w ciągu 2-3 dni można wejść na 7000 metrów. No i nasz plan polega na tym, żeby wejść na Ojos de Salado, spędzić na szczycie 2-3 noce, co daje nam aklimatyzację, dobrą aklimatyzację do wysokości 7000 metrów. Z Ojos de Salado lecimy do Polski z krótkim przystankiem, tylko po to, żeby zabrać niezbędne rzeczy. Prosto do Pakistanu. W ciągu 2 tygodni z Argentyny chcę się znaleźć w bazie pod Nanga Parbat. No i iść prosto do szczytu. Nie wieszać lin poręczowych, nie aklimatyzować się, nie stawiać kolejnych obozów. W takim czystym stylu alpejskim, prosto z bazy, jednym uderzeniem spróbować wejść na szczyt. Jeżeli po przyjściu do bazy będzie dobra pogoda, to być może po 7 dniach będzie już po wszystkim. 3 obozy plus atak szczytowy, czyli 4. dzień, 1 dzień na zejście, 5 dni. Sądzę, że jest to możliwe. Zarówno ja, jak i mój partner na tej wspinaczce, Jacek Czech, raczej jesteśmy znani z tego, że poruszamy się po górach szybko. Jacek był wielokrotnym mistrzem Polski w ski alpinizmie, startował w zawodach klasy międzynarodowej, więc jest bardzo silny kondycyjnie. Zresztą sprawdziliśmy się nawzajem podczas ostatniego wyjazdu we wrześniu do Ameryki Południowej, gdzie zrobiliśmy 3 stosunkowo trudne drogi, każdą z nich w rewelacyjnym czasie, blisko o połowę skracając normalne czasy przejść tych dróg, które zrobiliśmy. Także szybkość jest naszą bronią i to wejście ma być realizowane w zgodzie z taką maksymą light and fast. No, uważam, że właśnie w szybkości, w pójściu na lekko tkwi nasza siła. I tutaj na wymyślenie tego planu miało wpływ też moje doświadczenie z tych poprzednich wypraw zimowych, bo i pod Broad Peakiem, i pod Gaszebrumem I w początkowym okresie, czyli właśnie na początku stycznia, mieliśmy zawsze świetną pogodę. I na jednej, i na drugiej wyprawie było tak, że w momencie, kiedy zakładaliśmy już obóz trzeci, doszliśmy do tych 7000 metrów i byliśmy w końcu gotowi do ataku szczytowego, to pogoda się psuła i trzeba było cały luty czekać na marzec, kiedy ten dzień znowu się wydłużał, te wiatry słabły i kiedy mogliśmy pójść do szczytu. Ja bym chciał dzięki temu, że wcześniej się zaklimatyzuję, wykorzystać właśnie ten okres dobrej pogody panujący zimą w tych górach wysokich.